słychać mnie? Ja niestety nie mam instrumentów ani panów z gołą klatą, ale ani prezentacji, ale postaram się opowiedzieć. Dzień dobry Państwu, nazywam się Elżbieta Bękowska i jestem filologiem, a także początkującym reżyserem z Oruni Dolnej. Dziękuję za zaproszenie. Jako, że temat tego spotkania to chcę, opowiem Państwu, jak zgubiłam paszport. W 2010 roku, kiedy za szóstym razem dostałam się wreszcie do jakiejś szkoły filmowej, i to była Gdyńska Szkoła Filmowa, studiowałam jednocześnie slawistykę, język serbski na Uniwersytecie Gdańskim. I uniwersytet, o dziwo, ma takie coś, że swoich studentów ze slawistyki wysyła na praktyki do Czarnogóry na 6 tygodni nad Morze Adriatyckie, pod palmami. Trzeba 4 godziny dziennie być w muzeum, do którego prawie nikt nie przychodzi, i leżeć w takim ogrodzie botanicznym. Moja mama mówiła, że nie będę miała, mogła mieć dwóch srok za ogon, trzymać i do szkoły zadawać i na praktyki pojechać. Ja powiedziałam, spróbuję, no i się udało. Jako, że wybrano mnie i jeszcze moją koleżankę Magdę, i byłyśmy biednymi studentkami, to stwierdziliśmy, że musimy tam pojechać jak najtańszym kosztem, bo dostęp mieliśmy za darmo, dostawaliśmy też tam symboliczne pieniądze za to. No i wymyśliłyśmy taką podróż, że jechałyśmy pociągiem, ja z Gdańska, ona z Ciechanowa do Krakowa, z Krakowa autobusem do Budapesztu, z Budapesztu autobusem do Belgradu i z Belgradu, nie, z Budapesztu pociągiem do Belgradu i z Belgradu autobusem do Herceg-Novi i ta podróż trwała mniej więcej 3 dni. Bez snu oczywiście, ale wiadomo, jest się młode, przygoda, te sprawy. I wsiadam do pociągu w Gdańsku, pociąg jechał z Gdyni, ale jak to na PKP, zajął swoje miejsce na korytarzu. No i jakoś ta podróż, znaczy łaskawy konduktor powiedział nam, że udostępni nam przedział dla matki z dzieckiem, ale jak przyjdzie matka z dzieckiem, to wypadł, wiadomo. I usiedliśmy tam sobie i mniej więcej miło, przyjemnie ta podróż przebiegała, ale nagle wszyscy zaczęli kaszleć. I nagle nikt nie mógł oddychać. U nas w przedziale było okno zamknięte. Ja pobiegłam, akurat byłam najbliżej korytarza, wybiegłam, otworzyłam na korytarzu. Koło mnie dziewczyna na ziemię po prostu mdleje. Nikt nie wie, co się dzieje. Otóż koloniści rozpuścili gaz. W Ciechanowie dosiadła się moja koleżanka i to był nocny pociąg i wszyscy tak spali na sobie. Jakoś tam już bez problemu dojechałyśmy do tego Krakowa. W Krakowie byliśmy o 6 rano, autobus był o 14, więc to spałyśmy na ławce na plantach, na ławce pod Wawelem. I tak minął nam dzień, znaczy próbowałyśmy w sumie spać. No i nie wiedziałyśmy tak naprawdę, czy ten autobus rzeczywiście jest, bo kupowałyśmy bilety na węgierskiej stronie, która była po angielsku tylko na pierwszą stronę, ale jak przychodziło do kupna, to była tylko po węgiersku, więc za pomocą Google Translatora i karty kredytowej mojej mamy kupiłyśmy bilety. No ale przychodzimy na dworzec, no, autobus wypadł, skórzane fotele, dużo miejsca, kawka, czekoladka, kilka razy. Mówiłem, wow, no to ci Węgrzy nie są tacy źli chyba. Też filmy leciały, co prawda, z węgierskim dubbingiem, ale mówię, spoko. Słuchaweczki, jedziemy sobie fajnie w ogóle. Mówię, może to nie będzie tak trudno w tym Budapeszcie. No i dojechałyśmy godzinę wcześniej, więc mówię, spokojnie, zdążymy na ten dworzec, skelet, i tam mieliśmy 2 godziny tylko. Budapeszt przywitał nas o 21:00 34-stopniowym upałem. Ja nigdy w życiu wcześniej nie byłam w Budapeszcie, więc cała moja wiedza na tym, jak dojechać na dworzec, bazowała na Google Maps. Ale wszystko miałam wydrukowane. Wsiadłyśmy do tramwaju, pytam się pani, czy tu można kupić bilet. Jedna pani zna angielski, ona, poczekajcie, spytam się, pyta się. Pani mówi, nigdzie. Ja mówię, okej, w porządku, zaoszczędzę trochę forintów. No i dojechałyśmy, ja mówię, chyba to już ten dworzec jest. Mówię, chyba Keleti, tam tramwaj Keleti. Ja mówię, o, Keleti, super. I mówię, super, wow, mam 1,5 godziny do pociągu, no normalnie, świetnie nam idzie. I oczywiście, jak tylko wyszliśmy na dworzec, zaczęły się problemy, gdyż tam są chyba 4 kasy i z jednej kasy do drugiej nas odsyłali z ciężkimi torbami, już wtedy byliśmy 2 doby bez snu.
I czy półtorej, coś takiego. I w końcu tak po godzinie znalazłyśmy kasę międzynarodową. Trzeba było wyjść z dworca, obejść go naokoło, wejść innymi drzwiami, wziąć numerek, jak na poczcie w Gdańsku Głównym i kupić u pana bilety, które były wypisywane ręcznie. Nie wiem czemu, ale tak było. Kupiłyśmy ten bilet, no to mówię, już spoko, teraz tylko znaleźć pociąg na peronie. Oczywiście to też nie okazało się proste, gdyż na dworcu Krety jest tak, że tory są na bazie trójkąta rozstawione i pierwszy zaczyna się w połowie tam piątego i nie ma tuneli. Więc idę do pani się spytać, na którym torze, bo na Telebimie nic się nie wyświetla. Ona oczywiście żadnego języka normalnego nie zna, tylko węgierski, niemiecki. Więc to było więcej Watch, Telebim, okej, okay, dobra. Na Telebimie nic, no mówię, ale mają Telebim, chociaż fajnie. I zaczęłyśmy się pytać tam pracowników i oni mówią na pierwszy, no to idziemy na pierwszy. Na pierwszy mówię, nie, do Belgradu to chyba na 11, no to biegniemy na 11, po prostu tak, 10 minut między tym, bo na 11 mówię, nie, na pewno na drugim, zawsze z drugiego odjeżdżę, no to znowu biegniemy i tak już godzina odjazdu mija i spotykamy takich ludzi, którzy też tak biegają, Amerykanów, Macedończyków, bo ten pociąg jechał do Sofii. W końcu wszyscy jesteśmy na środku, rzuciliśmy te walizki, i wszedł konduktor i mówi, stop, ja konduktor. Ja mówię, dobra. Wsiadłyśmy do tego pociągu, tam jeszcze w Czarnogórce, to tylko trzy wagony, były bardzo krótki. I mówię, ha, najgorsze mam ze sobą. No i wsiadłam do tego pociągu, mówię, Serbian, spoko, znam język, to już dam radę. Nie? I jedziemy tym pociągiem z tymi Czarnogórcami, coś tam gadamy, fajnie, kontrola paszportów, spoko. Trochę tam przykimałyśmy, takim, bo już, to było już, powiedzmy, że 15 wyjechałyśmy, to 16, to już był tak noc z 16 na 17, a 18 miałyśmy być w Czarnogórze. Koniecznie deadline po prostu nie do zdarcia. I no i rano już jakieś tak powoli dojeżdżaliśmy do Belgradu, było strasznie gorąco, bo to Serbia, lato. Stwierdziłam, że cały przedział jest pełen, to pójdę się przebiorę do toalety. No i poszłam do tej toalety i chciałam zdjąć bluzę i w tej bluzie tutaj w takiej kangurce miałam schowany mój paszport. No i tak zdejmuję bluzę i tak słyszę. Mówię, nie. Węgierskie pociągi różnią się od polskich, że w toaletach nie ma półki i jest tylko dziura. I myślę, ja... paszport wypadł mi przez kibel. W jadącym pociągu. Wybiegłam oczywiście, mówię do koleżanki, że paszport mi wypadł. Ona mówi, że wyglądała jaka przerażona dziewczynka, która zaraz się rozpłacze. I pamiętam, że jak wypadł mi ten paszport, to wjechaliśmy w tunel. Taka metafora. No i biegnę do konduktora, mówię, że paszport, on mówi, weź, odejdź. Dobra, ci czarnogórcy, z którymi jechaliśmy przed dziełem, mówią, idź do ambasady, nie, tam ambasada polska jest obok amerykańskiej. Ja mówię, to była 6 rano i dojechaliśmy do Belgrady. Ja mówię, nie, pójdę teraz do ambasadora i powiem, żeby mi dał paszport, i mówi, przez kibel wypadł. Ambasada jest i tak czynna od 9, to chodźmy go poszukać. Przecież gdzieś tam leży, nie? No i idziemy do informacji, były dwa okienka, w jednym siedziała pani, która tak paliła papierosa, w drugim siedział pan, do pana była kolejka, do pani nie, to podchodzę do pani, mówię, jaka sytuacja, pani na mnie patrzy, nie odpowiada, odpowiada mi pan z okienka obok, policja, mówię, no to idę na policję i mówię panu policjantowi, już prawie rycząc, że po prostu wypadł mi paszport przez toaletę i ja jutro muszę być w Czarnogórze, więc go potrzebuję jeszcze. I on mówi, no spyta się komendanta, nie? No i słyszę, jak idzie do komendanta, opowiada komendantowi, komendant rży ze śmiechu.
I on wraca do mnie i mówi, że nie ma takiej instytucji w Serbii, która może mi pomóc, ale... Ale może mi napisać numer autobusu do tego tunelu. Biorę i to, dobra. No to zostawiłyśmy tam po jednej walizce z moją koleżanką Magdą, która z wrażenia zapomniała butów w tym pociągu i ja tylko japonki. I mówię, dobra, to jedziemy. No, i jeszcze miałam taki wielki plecak, ale już mówię, dobra. I pojechałyśmy tym autobusem, ale okazało się, że ten autobus jest nam na drugą stronę tunelu, nie tam, z której wypadł mój paszport, tylko na drugą. I ja dla mnie ten tunel miał 200 km. I się pytam Magdy, jako tej przytomnej, długi był ten tunel? Nie, króciutki, króciutki, 200 metrów. Ja mówię, dobra, to przyjdziemy górą. No to ja wstąpiłyśmy się na górę, idziemy już tych 10 minut, już po prostu jest 40 stopni. Moje brwi już nie wytrzymywały jego potu i zalewały mi oczy. I ja mówię, dobra, idzie jakaś kobieta, spytam się, gdzie koniec tunelu. Przepraszam, gdzie tu jest koniec tunelu? Pani, jakiego tunelu? To ja mówię, Magda, wracamy. No i wróciłyśmy i tam przed tunelem była stacja. Ja mówię, o patrz, pociąg, dawaj, jedziemy. Nie, ona, co ty, bez biletu? Ja mówię, dawaj, dawaj. I wsiadłyśmy, ona tyka, mówię, dobra, dobra. Tam jedziemy, przejechałyśmy przez tunel. Wysiadłyśmy na stacji z drugiej strony, Zemunie, i tam było 5 peronów. Nikogo nie było, tylko taka suka czy pies z młodymi. I taka rozeta tylko mogła tak przelecieć jak na westernach, po prostu taki klimat mniej więcej tam był. I ja mówię, dobra, to idziemy. I byłam przekonana, że ten paszport wypadł mi przed tunelem. No idziemy, idziemy i ona w tych japonkach po tych torach. I tak już było 5, tak się 5 torów zwiążyło do 3, to ja mówię, dobra Magda, to ty tu zostań z tymi rzeczami, ja już pójdę sama do tego tunelu. No i idę, mówię, a jednak muszę pójść do tego ambasadora, bo nie ma tego paszportu, już schowam tę godność swoją, no trudno, na głupotę trzeba płacić. I już chcę wchodzić do tunelu, jednak przez stop, nie? I patrzę, jest taka jednak instytucja, taki pan w takiej budce, który siedzi i pilnuje tunelu. I ja mówię, że tutaj jechałam pociągiem z Budapesztu i paszport mi wypadł. On mówi, czy jesteś z Węgier? Ja nie, broń Boże. On mówi, dobra, dobra, to przyjdziemy kawałek, a o 10 idzie mój kolega, to jakby co przyjdzie z nim przez cały tunel, nie? Mówię, spoko, a ile ten tunel ma? On mówi, 2 kilometry. Spoko. Mówię, dobra, to idziemy i idziemy. Ja mówię, dobra, to było przed tunelem. Byliśmy w środku i mówię, dobra, wracajmy, nie ma go, trudno. A on mówi, nie, chodź jeszcze kawałek. Ja mówię, no dobra, nie, idziemy, patrzę, leży. Leży mój paszport, ściskam tego pana, on mówi, spoko, wiem, jak to zgubić paszport, wiecie. I dzwonię do Magdy, Magda znalazł, Magda, modliłam się właśnie. No i wracam do niej i mówię, może po coś to się stało, może nakręcę kiedyś o tym film. No i przyszłam do szkoły, powiedziałam, tam pytali, co robiłaś w wakacje, mówię, nic. Mówię, w sumie opowiem jedną historię. Powiedziałam, oni wszyscy wykładowcy, o wow, no to już masz scenariusz. No i zaczęłam pisać i oczywiście napisałam 30 wersji, albo mój scenariusz, paszport nie wypada przez toaletę i nie jest to komedia, tylko dramat. No i zrobiłam ten film, zmontowałam, wysłałam do Cannes, no i byłam nominowana do Złotej Palmy i jak można, to można. Dziękuję bardzo.